Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek. O kurczę, co mnie wykrzywiło tu nagle w tym Minecrafcie. Widzowie, dzisiaj zrobimy świetną zabawę dla naszych więźniów. Oczywiście Steve, Bzyku i Yeti siedzą w więzieniu na swoje, prawda, dożywocie. I tam spędzą resztę swojego życia, a my dzisiaj umilimy im jeden dzień z ich dożywocia. Widzowie, dzisiaj wraz z Dave'em zagramy, i z więźniami oczywiście, zagramy w grę bardzo popularną. Ja dużo w nią grałem w podstawówce, a teraz zagramy sobie w Minecrafcie. Możecie tutaj znać, czy wy również graliście w nią u siebie w szkole. Nazywa się to Policjanci versus Złodzieje i po prostu dzisiaj zrobimy taką gierkę, gdzie pozwolimy im uciec z więzienia. Będą mieli 30 sekund na to, żeby się schować w dowolnym miejscu na Palionowie, po prostu uciec, i ten, który zostanie znaleziony jako ostatni, ten po prostu ma skrócony wyrok. Mam nadzieję, że osoba, którą znajdziemy to ostatnią, to na pewno nie będzie Bzyku, ponieważ Bzyku w żaden sposób nie zasłużył na to, żeby mieć skrócony wyrok. Dobrze, idziemy do Dave'a. On tu gdzieś u siebie na chacie powinien być. Puk, puk. Halo, halo. Szef przyszedł i puka do szefa. Witam. Dzień dobry. Słuchaj, Dave'son, mam dzisiaj pomysł. Zagramy dzisiaj w grę. Policjanci i złodzieje. O, ej, grałem w to w tej, w podstawówie. No. I byłem dobry. Byłem sam dobry. A ja mam pytanie takie jeszcze, w ogóle z innej beczki to, nie, bo teraz mi się przypomniało, jak się uśmiechnąłem. Czy szczypią cię usta, kurde, bo mnie to roztargują po prostu. Szczypią? Nie, ja mam tak, że mam teraz jakoś suche, ale nie wiem, czy mam suche, nigdy nie wiem. Znaczy... Ja mam, stary, taką tragedię. Widzowie, byliśmy na pewnych bardzo fajnych nagraniach tego weekendu, prawda? Za niedługo efekty będzie można obserwować na YouTubie, więc koniecznie czekajcie. No i było tam i tak zimno. Nawet wspomnę, chyba nawet na naszych Instagramach pewnie wrzucisz jakąś fotę. Tak, ja, w sensie, ja też fota na pewno będzie. Czy będzie widać? Nie, już chyba nie. Już nie będzie widać raczej żadnych storek z tamtego czasu, ale widzowie, no, za niedługo będzie się działo. Kto obserwował Instagrama, to na pewno wie, co się działo. Dobrze, idziemy w takim razie do tego więzienia. Trzeba im zrobić ten odpowiedni, prawda, ich, że tak powiem, dzień dziecka. Musimy zrobić tak, my zostajemy w więzieniu na 30 sekund, to nie mają 30 sekund na to, żeby się gdzieś schować. Dobra, jesteśmy w więzieniu, pora rozpocząć naszą cudowną zabawę. Ja tutaj zwołuję apel na samym tym. Idź po Bzyka, może ja wezmę tutaj Steve'a i tego. Halo, halo, dzień dobry, Yeti. Witam, prawda, tutaj łóżko stawiam, proszę ustawić sobie spawn pointa. W tej chwili, dobra, super. Dobra, teraz tutaj, uwaga, zapraszam. Steve, proszę, co ty schowałeś do tego kotła? Co ty schowałeś? Hello. Skąd ty masz potkę na niewidzialność? Nie, dobra, nie. Proszę ustawić tutaj spawn pointa, dobrze, proszę wstać. Nie, proszę. Dobrze, super. Cudownie, okej, zabrałem ci jakąś książkę, jeszcze git. Dobrze, chodź, Yeti na dół, na apel tam. Zapraszam dzisiaj. Bzyka nie ma. Jak Bzyka nie ma? Nie wiem, stary, 20 razy go uderzyłem, nic, zero reakcji, stary. No co? Nie. Ewidentny afk, ewidentny afk. Zapraszam tutaj na dół, zapraszam. Dobra, szeregu pod ścianą z biurka, kurde. Gdzie oni są wszyscy? Już, idą. Idą, tu. I tu, uwaga, proszę pod tą ścianą ustawić się w szeregu z biurka, jeden obok drugiego. Dzisiaj mam dla was bardzo fajną gierkę. Yeti, kurde, mol. Chciałbym schować itemy. A skąd ty masz w ogóle takie itemy? Skąd masz takie itemy? Co? Jakie? Idź tam, dobra. Dobra, każdy ma... Skąd ty masz potę na niewidzialność, dlaczego mnie to chwyciło? No właśnie, dobre pytanie, pojęcia. Bo Bzyku odrzucił ręką normalnie, Dobra, masz wiadro z mlekiem? Ma. Daj Markowi. Ostatnio już. Marek, wypij to. Idę. Dziękuję, na mnie minęło już. Okej, proszę stanąć pod ścianą. No jestem. Tu, uwaga, dzisiaj teraz bardzo fajna zabawa dla was, ponieważ będziecie mogli dzisiaj wyjść z więzienia. Zagramy dzisiaj w grę Policjanci versus Złodzieje. My jesteśmy policjantami, wy jesteście złodziejami. I uwaga, macie 30 sekund. Będziecie mieli 30 sekund na to, żeby uciec z więzienia i się gdzieś schować. Osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia, ma skrócony wyrok. Z dożywocia na... dosłownie się gdzie chcemy? Tak, możecie po prostu uciec i chować się, no tutaj gdzieś, wiecie, na Palionowie, ewentualnie Jotowice, nie? Ale to jest nie fair. Przecież Zyku wygra, to jest szalona kobiet i on ma nieskończoną ilość potek. Ale to wy w niego rzucacie potkami. Dobra, bardzo ważna sprawa, jeżeli ktoś... Sami to zrobimy, ale on naprawdę używa sam potek, on sam tworzy. Jeżeli ktokolwiek użyje potki w trakcie tego odcinka, teraz, od teraz, tego momentu, to od razu odpada i od razu ma jeszcze zwiększony wyrok na podwójne dożywocie, rozumiecie? No i git, to jest spoko. To Bzyku już odpada. No nie, proszę, już nie używamy żadnych potek. Dobra, uwaga, zapraszam do wyjścia. Chodźmy. Zapraszam do wyjścia. Proszę tutaj, wychodzimy. Wychodzimy. Nie, jeszcze nie uciekamy, zaraz odliczamy. Policjancie, creeper! Tu, zatrzymujemy, gdzie? O kurde!
Dobra. Lekka kraksa. Dobra, tu, uwaga, jesteście tu wszyscy gotowi? Ja mam prośbę, może pan zabić tego Steve'a, bo on ma miksturkę na niewidzialność. Steve, proszę mi oddać wszystko, co masz. Naprawdę, Steve. Naprawdę, uwierzcie mi, mam miksturkę. Wyrzucił ją, wyrzucił ją, nie wyrzucił prawda, ją. Nie. Widzicie to? Widziałem, widziałem. Podniosłeś wilku, nie żyj! Dobra, Yeti wraca z powrotem do sali, masz już dożywocie podwójne. No nie, chcę zagrać, przepraszam, ale to nie ja, naprawdę, on ją wyrzucił. Dobra. Potrzebujemy kolejny wiadro z mlekiem. Kurczę, nie wiem, będzie trzeba ich mieć mega dużo. Ale skąd wy macie te podki na niewidzialność? Dobrze, a więc uwaga, startujemy z rozgrywką. Nic nie macie, macie w tym momencie 30 sekund na to, żeby się schować. Czas, start. 30 sekund już? 30 sekund, tak. Ja tutaj tak na oko to liczę. 30, prawda, 26. No zobaczymy, uwaga, gdzie kto poszedł. Yeti poleciał w tamtym. No i tak mają niki, więc kurde, będzie proste. Myślisz, że znajdziemy ich łatwo? Ale są jakieś zasady, że oni chodzić nie mogą po tych 30, ty powiedziałeś mi to w ogóle? No nie, no po prostu mają się schować, nie? To jest wszystko, co ten. No my będziemy ich szukać. Dobra, no kto ostatni zostanie znaleziony, ten ma oczywiście skrócony wyrok. Zobaczymy. Pierwszy raz policjanci i złodzieje, gierka na prawda, palionowie. Czy już minęło 30 sekund? Ja myślę, że na luzie. Ja nie mam timera. Tak, jak to ja tak patrzę na czas teraz, jak tu się nagrywa, więc tak jest, no powiem... Tam było dwóch, stary, leć gdzie było dwóch, ja idę je tego szukać. Tak? Dobra, no to w takim razie... Ale nie, czy lecimy razem? Wiesz co, jak się kurde rozdzieli, może być szybciej, ale też nie wiem, czy znajdziemy na pewno, wiesz? Wiesz co, no dobra, ogólnie zabij ich, nie? Jak ich znajdę? Nie, ja lecę z tobą, dawaj, kurczę. Najpierw jednego, później drugiego znajdujemy. Co, znik? No to shifta se możesz kliknąć, no. Znaczy, no tak. Dobra, no to szukam. Ja idę zobaczyć do jaskini, bo wydaje mi się, że to jest takie najbliższe miejsce, do którego bym się udał, gdybym już musiał gdzieś iść. Zobaczmy, że tutaj gdzieś Yeti jest. Halo. Ja spojrzę, wiesz co, do tej drugiej jaskini. Tej większej. Dobra. Tam jest mega ciemno, tam jest tak się łatwo ukryć w ogóle. Jak ktoś tam wbił, to jest koniec, nie znajdziesz tego. Myślisz, gdzie, do której jaskini? Tu na dole, tu gdzie Yeti szedł, w tą stronę. Aha, nie ma szans w ogóle. O kurczę, do kopalni w sensie. Nie ma szans. Dobra, no ja jeszcze sprawdzę tutaj, takie pomieszczenie było Yetiego. Kurczę, dobra, rozwalam to ręką, nie chce mi się. Zobaczmy, czy tutaj coś jest, uwaga. Kurczę, no tu go nie ma chyba. Czekaj, jeszcze tu, o nie, to... Kurczę, ja tu miałem bazę kiedyś, o jest. Dobra. No dobra, nie ma go tutaj. Okej, okay, czyli... Kopalni nie, czyli on chyba na Jetowice poleciał, stary, wiesz? Ale by dobiegł. No wydaje mi się, że mógłby jeszcze biec. Idę sprawdzić, no. Dobra, albo się gdzieś w drzewach chowa. Ja z góry sprawdzę, no. Czekaj, patrzę. Dobra. Nie, no też tu, kurde. Widzisz, żeby nie. Ale żeś zasady dał, kurde! Że ale nie, ja myślę, że... A, ty jesteś tu na górze, kurczę, już myślałem, że ja go widzę. Na górze patrzę, no. No nie, mają się gdzieś schować, wydaje mi się, że i tak ich znajdziemy. Mi się wydaje, żeby nie dobiegł. Myślisz? 30 sekund? No czyli nie, myślisz, nie, że... nie. No nie, no na pewno nie, no to masz rację. Czyli on tu gdzieś będzie blisko. On no tu gdzieś się schował... zatrzymał, nie? Po 30, kurde. Bo to by też musiał liczyć, nawet nie słyszał, nie? No tak, właśnie, to prawda. Albo mógł skręcić i polecieć na osiedle. Simpson uwolnił więźniów, siema. Nie, no spoko, czekaj, znajdziemy ich na chillu. A, tylko czekaj, jeszcze nie zamknąłem im celi w ogóle. A trzeba zamknąć tak, że jak ich zabijemy, to żeby oni już byli zamknięci. Tak. Więc ja szybko tu podleciałem do tego i muruję im to. Uwaga, tu i tu, dobra, git. I lecę, dobra, ja lecę na to palionowo, tam idę szukać, bo wydaje mi się, że tu będzie o wiele łatwiej do znalezienia. Wiesz, że byłeś metr ode mnie? Kto? No ty. Tak? Mhm. Czyli w więzieniu. Nie powiem ci w którym momencie, ale byłeś ode mnie metr. Dobra. To przypomnij sobie, gdzie... No właśnie... Właśnie myślę, gdzie ja byłem. Wydaje mi się, że no on tu będzie gdzieś obok tej swojej jaskini, tak strzelam. To jest jedyne takie miejsce, w którym... Chociaż nie? Kurczę, gdzie byłem? Ja spróbuję z drugiej strony, poczekaj. Chociaż... Aha, czekaj, bo ja tu leciałem nad osiedlem. I on tu gdzieś może być. Kurczę, ale ciężki, ja nie mogę. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Kurde, nie ma nic, stary, ja... Ciężko, bo ja ty poleciałeś gdzie? Na Jetowice. Nie. No teraz jestem na osiedlu, to stało. No tak, ale wcześniej, bo on powiedział, że wcześniej byłeś. No tak, byłem tam, ale ja byłem tylko na tej wieży tam, gdzie ty, więc musiałby mówić o nas dwóch, że widział nas. Okej. Widziałem tylko Szczypsona i był metr ode mnie. Dosłownie. Jak to jest możliwe, że ja byłem tak blisko ciebie i ci nie zauważyłem? Dobra, stary, skupmy się też, bo jeszcze Maro jest i Steve, a my... Kurde, no tak, ale wiem, że on... Kurde, jestem tak ukryty, to jest najprostsza kryjowa, bo mnie ja idę w tą drugą stronę zobaczyć, czy Mara tu gdzieś nie ma. Dobra, no to...
To lecę w takim razie też tutaj na opaliona. Na razie jest jego, co odpuszczam. Ja widzę kogoś, latającego. Dobra, dobra, czyli bzyku, jest gdzieś na widoku, Co jest? Jak się dorwa. No, ale widzisz nas? Widzisz nas normalnie? Widzę Nick Dave'a, jak sobie chodzi. Okej. Ej, to jest, teraz sobie przypomniałem, co to znaczy kurczę chowany, nie? I jakie to są się nazywa, a, to jest gra Dave tam. Policjantów i złodziei. Złodziei zaraz wygrają to. Ej, jak złodzieje wygrają, to my wychodzimy z tego więzienia, nie? Czy jak? Nie. Jak wygrać? Nie ma opcji, chyba, że wygracie. Ale to, ale to jak nas nie znajdziecie, to my możemy na zawsze. Nie, no ja musimy znaleźć chociaż... A my ich musimy znaleźć, stary. Nie no, znajdziemy. Jesteście postawieni pod barierką, musicie znaleźć. Dobra, wydaje mi się, że wiem, gdzie jest Marek. Czemu nie? Kurde, ja jestem w domku, też nikogo nie ma, czekaj. Nie. Wydaje mi się, że on będzie w tej jakiejś wieży wysokiej. Kurde, mi się wydaje, że nie, szczerze. Nie, to nie jest wieża wysoka, policjanci, nie. No dobra, no to łatwo. Oh my god, ja nie wiem, szukamy trzech typów od 5 minut i nie potrafimy znaleźć, jest wstyd. O, nie, widzę, no, dobra, mam. Kogo masz, kogo masz? Ale że się cofnął. Mara, się cofną, Mara mam. Nie? Gdzie? Mara, no. Domek palionki był. Ale że się cofnął. Oh my god, widzę dot. To, szukaj tosta, Znaczy, co ja gadam, Steve'a. Steve'a, no. Szukaj tosta. Dobra, Mara mam zabić, ta? Ma trafić znowu do celi. Tak. Czekaj, no. Zostaw mnie! Dobrze, idealnie, sponiewierany. Dobra, czyli Steve, ej, mi się kończą fajerwery zaraz, ale dobra. Czyli Steve był gdzieś koło ciebie. Steve, ale no ja właśnie byłem tu w centrum, wiesz, więc ja za bardzo nie wiem, gdzie on się mógł schować, ale... Ale w tej jeży, chyba wygram. Nie, Steve, nigdy w życiu. Ale Klos, no właśnie, ty czekaj, teraz nie może tak być. Dobra, ja idę szukać Yetiego w takim razie. Ty szukaj ja Steve'a. No dobra, żeby było sprawiedliwie, bo tak jak się skupimy na Steve'ie, to na pewno nie znajdziemy Yetiego, a tak to zobaczymy i będzie. Zobaczymy, kto będzie miał skrócony wyrok, a kto będzie miał normalnie. Więc uwaga, znajdźmy w takim razie Yetiego. Yeti. Gdzie ja tu byłem? A wy stoicie w miejscu, mam nadzieję. Jest. Dobrze. Ja zawsze. A Steve, ty, znaczy, Yeti? Steve, jakaś mała podpowiedź. Też, ja w ogóle się nie ruszyłem z tego miejsca, mała skąd przyszedłem. Okej. Ja jestem w budynku mężczyzn. Budynku jakim? Mężczyzny. Ja jestem w tego budynku. Mężczyzny w budynku, no dobra. Okej, ja jestem... kurczę, ej, to jest mega ciężkie. Dobra, jakaś podpowiedź, panowie. Czekaj, ja bo ja Steve, no dawaj Steve, dawaj. Nie jestem w budynku mężczyzny. No, ej, no dobra, no to dał Steve podpowiedź. Dobra, teraz no Yeti, ty jakoś podpowiedz. Budynek mężczyzny to jest stary... Nie czekaj. Jest w budynku mężczyzny. A że nie jest? No, nie jestem. To ja już nie wiem totalnie. No w jakimś będzie... U Emilii będzie pewnie. Albo jak u Palionki był w bzyku. Poczekaj. Myśl. Dobra, Yeti, podpowiedź. Myśl. No, byłeś w sumie na początku. Na początku, okej. W sensie jak szukałeś, zacząłeś szukać, nie? Okej. Czyli byłem u ciebie w jaskini. No tego ci nie powiem. No, czekaj, ale ty powiedziałeś, nie jest w budynku mężczyzny Steve? Tak. Jest. Jezus, ja zrozumiałem, że w posągu, że wiesz jak w budynku, come że... My God. Ja posągi, ja mówię, co to za debilna podpowiedź? Dobra, rozumiem, dobra, dopiero teraz to zrozumiałem, dobra. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Ty jesteś taki śmieszny. Odwal się. Zaraz się znajdę. Tam na dole mnie nie ma. Dobra, ty jesteś w tej swojej jaskini, już to, dobra, to już jest potwierdzone. Dobra. Mam Steve'a, stary, mam Steve'a. Zabijaj go od razu, bez zastanowienia. Yes! Ale szukaj dalej. Ej, no niemożliwe, że ty... No dołączam do ciebie. No gdzie ty jesteś? Do jaskini jego. No ja nie wiem, gdzie... Nie widzę cię. Dobra, czekaj, bo ja tu znam kilka kryjówek, które... Znasz? No właśnie, ja już tutaj tak mnie dawno nie było, że już nie pamiętam. Czekaj. Tu? Nie. Tu? Nie, no błagam was, proszę. Dobra, ej, to jest ciężkie. Czekaj, bo on... Ale on tak gada sam tutaj, go tutaj nawet nie ma i tylko nikt... A tu jest, dobra. Co ty gadasz, dobra. Ale to... Tam nie... na dole.
Dobra, tam tak skitrany tam nie popatrzyłem, no nie wiedziałem, że tam jest jakaś dziura. No dobra, czyli wygraliśmy, Yeti ma skrócony wyrok. Czekaj, w takim razie wróćmy do więzienia i zobaczmy, jaki tutaj... Ej, a ja? Halo, ja siedzę w tym więzieniu i co? No co, i co, Marek? No właśnie. No, wypuść mnie, nie? Chyba... No nie ma, no. Ja co wypuść? Ukryłem. Ale nie, dobra, rewanż, ale ty pierwszy zostajesz znaleziony. Ale pierwszy zostajesz znaleziony. Rewanż. Dobra, Yeti wygrał, rewanż Steve bzyku. O, dobra. Na to się możemy zgodzić. Dobra, zapraszam. Dobra. Steve. Wypuść mnie. Rewanż do ciebie, który jest lepszy, który jest gorszy, teraz się okaże. I teraz uwaga, bardzo ważna sprawa. Zamykamy obszar chowania się tylko i wyłącznie do Palionowa. Oddaj obsydian, zamuruj tu, dobra. O nie, jak do Palionowa? Yeti, bo Yeti wygrał, on ma skrócony wyrok. A teraz zobaczymy, który... Teraz, Steve, postara się, tylko Maro nie będzie miał skróconego. Dobra. Będzie nie dość, że cię na górze tego się celi. Dawaj. Dobra, zapraszam, uwaga. Bzyku wygra, Bzyku krok. Nie, Bzyku nie wygra. Dobra, uwaga, idziemy tutaj, 30 sekund, czas, start. Nie, dokąd jest, kurde, ta linia? Bo nie ma. No, po prostu na Palionowie macie się schować. Dobra, ale... Musi to być Palionowo. Tak, uwaga, zostało wam 20 sekund. Nie, żartuję. Dobra, ej, na luzie myślę, na luzie. Ja myślę, nie wiem... Zginę, czekajcie, nie, stop! Debil. Sekundy lecą! Pewnie, że tak. Ale on, no dobra, mam... No on jest w kiciu przecież. No jasne, że tak, no i dlatego go już znaleźliśmy. Dobra. No i co Bzyku teraz? Jak ty mogłeś zginąć? Powiedz mi, jak ty... Bo nie miałem pełnego życia i... Dobra, macz, Bzyku, chodź tu! Nie, kurde! Kurde, zleciałem. Dobra, czekaj. Puść go jeszcze tam na... Chodź tutaj. Dobra. 15 sekund go puść. No. Masz tutaj to, rzuć tam, a masz jeszcze jedną. Idź się ten. Dobra, sayonara, dzięki, szybko, że dajesz mi drugą szansę. Daję mu dwie perły, żeby się mógł szybciej tam dostać. Dobra, gdzie jesteś, Dawid? Ja jestem przed Palionowym, już czekam, odwrócony. A, no dobra, no to w takim razie tak, wiesz, gotowy do stary... Okej, no to w takim razie 5, 4, 3, 2, 1 i szukamy. Go. Dobra, let's go. Okej, gdzie... Pamiętaj, żeby najpierw znaleźć Marka. No tak, nie, więc dlatego szukamy jakoś blisko. Co to ma być? Dobra, kurde, nie szukajcie. A on miał mniej sekund, nie? On miał mniej sekund. No bo, znaczy miał tyle samo, tylko po prostu, no co, się wyłożył. Ja jedną perłą rzuciłem praktycznie na więzienie sobie, nie? To jest wstyd. No dobra, ale to nie miałem życia, znaczy nie miałem jedzenia, to przez to. A, dobra, nie, czekaj. Gdzie on mógł się schować? Nie, wchodź tu, czekaj. Znajdziecie mnie! Czekaj. Co ty mówisz? Ty jesteś jakiś, nie wiem. Ja myślę, że on się schował w Palion Stylu. Myślisz, że jest takim jesmanem, że... Nie schowałem się w Palion Stylu. Dobra, właśnie to jest taktyka taka. Ja proponuję jakieś miejsce, on się przyznaje, że go tam nie ma. Czekaj, bo ja... Kurde... No trochę nieuczciwie zagrałem w jednym aspekcie, ale trudno, no. Marek musi mieć najdłuższy wyrok. O ty kurde, co? Jak nieuczciwie? A jak nieuczciwie? No znalazłem Steve'a. Chodź, pokażę ci, gdzie jest, jak chcesz. Nie, ja znajdę Marka. No wiesz, popatrz, ale nie, ale patrz. Fajny dom, nie? Ja tu kurde nic nie widzę takiego. Nie, na pewno nie ma Steve'a. Dobra, lecimy szukać. Lecimy szukać Marka. Nie zrobicie mi tego. Też mi się tak wydaje, że Tamara nigdy, że Steve'a tam nigdy nie było. Panowie, no Steve został znaleziony! Nie, ja Steve'a nie widziałem jeszcze. Ale mi się pomyliło. Nie, tam nikogo nie było. Z miałem! Kurde, muszę uciekać chyba. Jak uciekać? Nic mnie nie uratuje, rozumiecie? To nic mnie nie uratuje. Ja jestem, nie wiem, dobra, Steve, ale gdzie był Steve? Nie, no... Nie, wiemy, gdzie on jest, szukamy go jeszcze. Nie było. Dobra, Bzyku, dawaj, co? Gdzie jesteś, powiedz. Nie powiem wam, a ja wiem, gdzie jest Steve, ja widzę jego nick, no błagam was. Ja nie widzę jego nicku, o co ci chodzi? Nawet na nas nie stoi na shift. Dobra, nie, ja wychodzę. Ale Steve stoi na shiftie. To właśnie ty nie stoisz. O, dobrze, dobre, nie? Prawie mnie sprankowałeś, ale nie, na szczęście ja wiem, że stoi. Ej, dobra, ja nie wiem, gdzie jest Marek. Ej, dobra, nie wiem, ej, szczerze, kurde. Dobra, no to co? Poszukalibyśmy dłużej. Jak powiecie, że skrócicie mój wyrok, to może badam. Dobra, skrócimy. Nie wierzę ci, Szybson, ty jesteś kanciarz. Ty nie, ja obiecuję ci, że skrócę. Szybson to jest stary kanciarz. Masz moje słowo, że ulżymy ci lekko w więzieniu. Ale nie pod względem celi.
No tak mi się wydaje. Dobrze, niedobrze, niedobrze. Zalam, ja was widzę, zostać. No ja widziałem Szczypsona, który teraz przelatywał przez fontannę. Dobra, ty się, za miejsce. Ty się znowu schowałeś u palionki? No nie wiem. No nie no, bez jaj. Nie, to jest niesamowite, jak on tu znowu jest. Czekaj, idę tam. Nie no, se jaja robił, jaja se robił, wiesz? Sprankowałem was! I co? Dobra, to ja nie wiem, gdzie on jest. Ej, dobra, powiem, potem mam tutaj, strzałę w pupie. Widać moją strzałę, jak się wychydną. Nie, co nieźle. No, ale naprawdę. Super, na pewno tam będę patrzał, stary. Na pewno ja na strzały zwracam uwagę, no właśnie. No, jak, ale szukam ta strzała tak wychodzi, za ten... Za bloczek taki jeden. Dobra, a no powiedz, dobra, podpowiedź dobra, jakoś. Powiem, domek Dave'a. To już mnie znajdziecie. Domek Dave'a. Aha, czyli... Okej. Okay. Ale nie powiem gdzie, może być to blisko domku Dave'a, może być to nawet w środku, a może w piwnicy, a może w ogóle nad domem Dave'a. To wiem. No dobra, 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 już tyle wystarczy podpowiedzi. No tak, to już chyba jest dobra. Za dużo, no, ale to i tak, no... Kurde, stary nie, stary domek nie. Empty jest. Dobra, czyli on będzie... Empty jest. Czyli będzie to nowy, ale... To mi rozwalił ale... dom, to mi dach mi rozwalił, kurde, domku. Tylko jakim zrobił się tak szybko dostał tymi dwoma perłami? Ej, dobra, nie, Szczypson, wiesz, że ty byłeś jeden bloczek. No jak jeden bloczek? To gdzie wy, kurde, jesteście tak poukrywani, że was nie widać? Czekaj. No na dachu on nie może być, bo nie miał elytry, to nawet nie ma co patrzeć. Ale miał perłę. Dobra, aha, 10 perły sekund miał. Wygrywam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, to nie są sekundy. Dobra, jest, kurde, mam go. Oła, no i zginąłem jeszcze, Steve. Dobra, no ja Steve, nie mam pojęcia, gdzie jest, czy nie ja mam. Ja też nie wiem, właśnie, Steve, teraz ciebie musimy znaleźć. O nie, naprawdę. Halo, Steve. Hello. Dobra, znaleźliśmy Steve'a, ja nie mogę, ale łatwo. Ale to był przypadek, nie? To był przypadek, w ogóle wybiegł, on w ogóle wybiegł. Ale miałeś w ogóle nie farta, Maro? Maro, że straszny akurat pech. Chwilę po tobie, no. No, akurat tak, on był tak blisko ciebie, stary, to już była taka naprawdę walka o sekundy, naprawdę. Walka o sekundy to była. Dobrze, no to w takim razie co? Ja wiem, jak było naprawdę. Dobra, Marek, tu... Ja w pajęczynie, nie? Obiecałem ci, że ci ulżę, więc proszę cię bardzo. O, proszę, nie, no naprawdę, wystarczy już tego, dobra, dosyć, i co, i w takim razie Yeti i Steve mają skrócony wyrok z dożywocia na niecałe dożywocie. No. No i git. Na minus jeden dzień. Dobrze, w takim razie tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdro, edu!